Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 133 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 86, wersetu od 11 do 17. Nauczy mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni przed twoim imieniem. Będę cię chwalił, panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił twe imię, bo wielkie było dla mnie twoje miłosierdzie, i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. O Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja gwałtowników czyha na me życie, a nie mają względu na Ciebie. Ale ty, panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łagodnym, nieskorym do gniewu, bogatym w łaskę i wierność. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, udziel twej siły słudze swojemu i ocal syna swej służebnicy. Uczyń dla mnie znak, zapowiedź pomyślności, ażeby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś ty, panie, mi pomógł i pocieszył mnie. Rozdziały 11 i 12 pierwszej księgi królewskiej opowiadają o upadku królestwa Salomona na skutek jego niewierności Bogu. Po 40 latach panowania, Salomon umiera, a jego królestwo rozpada się na dwa państwa. Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie. Córkę Faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Hitytki z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serca ku swoim bogom. Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał siedemset żon księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce. Kiedy Salomon się zestarzał, żony zwróciły jego serce ku cudzym bogom i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec pana, boga jego, jak serce jego ojca Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginie Sydończyków, oraz Milkoma, ochydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa panu jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, Boszkowi Moabskiemu, na górze naprzeciw Jerozolimy oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom. Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga Izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić cudzych bogów. Ale On nie zachowywał tego, co Pan Mu nakazał. Wtedy Pan rzekł Salomonowi. Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam Twojemu słudze. Choć nie uczynię tego za Twego życia ze względu na twego ojca Dawida, to wyrwę je z ręki Twego Syna. Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam Twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem. Wzbudził więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity z potomstwa królewskiego w Edomie. Albowiem kiedy Dawid pobił Edom, wtedy dowódca wojska Joab udał się tam celem pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. Joab bowiem sześć miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie. Wówczas ów Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca, aby dostać się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. Wydostawszy się z kraju Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sobą ludzi z Paran, przybyli do Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał mu mieszkanie oraz wyznaczył mu wyżywienie, a także dał mu ziemię. Ponieważ Hadad pozyskał wielkie łaski u faraona, ten dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpnes. Kiedy siostra Tahpnes urodziła mu jego syna Genubata, Wtedy Tahpnes wychowała go w domu faraona i Genubat został razem z synami faraona na jego dworze. Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid spoczął ze swoimi przodkami i że zmarł wódz wojska, Joab, wtedy Hadad rzekł faraonowi: Poślij mnie, abym udał się do mego kraju. Na to faraon odrzekł mu: Czy ci czego brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść do twego kraju? A on rzekł: Nie. Ale zechciej mi nie wysłać. Wzbudził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od swego pana Hadadezera, króla soby. Zgromadził on przy sobie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do Damaszku, zdobył go i przebywał w nim rządząc damaszkiem. Został więc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadat gdyż znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie. Ponadto Jeroboam, syn Nebata Efraimity z Seredy, matka jego nazywała się Serua, a była wdową, niegdyś sługa Salomona, zbuntował się przeciw królowi. A oto sprawa, z powodu której zbuntował się przeciw królowi. Salomon zbudował millo, a przez to zamurował wyłom w murze miasta Dawida swego ojca. Jeroboam zaś był człowiekiem uzdolnionym, więc Salomon zobaczywszy, że młodzieniec był sprawnym pracownikiem, mianował go nadzorcą wszystkich robotników z rodu Józefa. Gdy pewnego razu Jeroboam wyszedł z Jerozolimy, spotkał go na drodze prorok Achias z Silo, odziany w nowy płaszcz. Sami tylko obydwaj byli na polu. Wtedy Achias zdjął nowy płaszcz, który miał na sobie, porozdzierał go na dwanaście części i powiedział Jeroboamowi – Weź sobie dziesięć części, bo tak rzekł Pan, Bóg Izraela. Oto wyrwę królestwo z ręki Salomona, a tobie dam dziesięć pokoleń. Jedno tylko pokolenie będzie miał ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na miasto Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela. A to dlatego, że mnie opuścił i oddawał pokłon Asztarcie, bogini sydońskiej, Kemoszowi, bogu moabskiemu, i Milkomowi, bogu Ammonitów. A nie poszedł moimi drogami, aby wykonywać to, co uznaje za sprawiedliwe, oraz moje polecenia i prawa, tak jak jego ojciec Dawid. Ale nie zabiorę z jego ręki całego królestwa. Choć zostawię go władcą do końca jego życia ze względu na mego sługę Dawida, którego wybrałem za to, że zachowywał moje polecenia i prawa, to jednak zabiorę królestwo z ręki jego syna i tobie dam te dziesięć pokoleń. Jego zaś synowi dam jedno pokolenie, aby przez to zachować przed sobą płomyk mego sługi, Dawida, po wszystkie czasy w Jeruzalem, które sobie obrałem, by tam umieścić moje imię. Ciebie zaś biorę, abyś władał wszystkim, czego zapragniesz i był królem nad Izraelem. Jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę i będziesz chciał postępować moimi drogami, oraz będzie że wykonywał co uznaje za sprawiedliwe zachowując moje prawa i polecenia jak czynił mój sługa Dawid to będę z tobą i zbuduję ci dom trwały jak zbudowałem Dawidowi i powierzę ci Izraela potomstwo zaś Dawida poniże, jednak nie po wszystkie dni potem Salomon wszczął poszukiwania Jeroboama aby go zabić ale Jeroboam schronił się do Egiptu do Szeszonka króla egipskiego i został w Egipcie aż do śmierci Salomona. A czyż pozostałe dzieje Salomona oraz wszystko, co zdziałał, i jego mądrość, nie są spisane w księdze dziejów Salomona? Salomon królował w Jerozolimie nad całym Izraelem przez 40 lat. Spoczął Salomon ze swoimi przodkami i został pochowany w mieście Dawida, swego ojca. A jego syn Roboam został w jego miejsce królem. Roboam udał się do Sychem, bo w Sychem zebrał się cały Izrael, aby go ustanowić królem. Usłyszał o tym Jeroboam, syn Nebata, kiedy jeszcze był w Egipcie, dokąd się schronił przed królem Salomonem i wrócił z Egiptu. Posłano więc po niego i wezwano go. Kiedy przybył Jeroboam oraz całe zgromadzenie Izraela, wtedy przemówili do Roboama tymi słowami: Twój ojciec obarczył nas jarzmem. Ty zaś teraz ulżyj nam w okrutnej pańszczyźnie twego ojca i w tym jego ciężkim jarzmie, który na nas nałożył, a my będziemy ci służyć. Na to im odpowiedział: odejdźcie na trzy dni, a potem przyjdźcie do mnie z powrotem. Wobec tego lud się rozszedł. A król Roboam zasięgnął rady starszych, którzy stanowili otoczeni jego ojca, Salomona, za jego życia, mówiąc: Jak mi radzicie odpowiedzieć temu ludowi? Oni zaś tak do niego przemówili: Jeśli teraz będziesz uległy temu ludowi i zechcesz wyświadczyć im przysługę, i odpowiedzieć im, oraz przemówić do nich słowami łagodnymi, to będą ci sługami na całe życie. Ale on zaniechał rady, którą mu dawali starsi. Natomiast zasięgnął rady młodzieńców, którzy razem z nim wzrastali i stanowili jego otoczenie. Rzekł do nich: co wy radzicie odpowiedzieć temu ludowi, który przemawiał do mnie takimi słowami? Ulżyj nam w jarzmie, które włożył na nas twój ojciec! Młodzieńcy zaś, którzy razem z nim wzrastali, tak do niego przemówili: Temu ludowi, który przemawiał do ciebie mówiąc, Twój ojciec nałożył na nas jarzmo, ty zaś ulżyj nam w tym jarzmie, powiesz: Mój mały palec jest grubszy niż biodra mego ojca. Gdyż dotąd mój ojciec nałożył na was jarzmo ciężkie, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z cierni. Trzeciego dnia, tak jak powiedział król słowami Wróćcie do mnie trzeciego dnia, przyszedł Jeroboam i cały lud do Roboama. A wtedy król dał ludowi surową odpowiedź, gdyż nie poszedł za radą, którą mu dawali starsi. Przemówił więc do nich tak, jak radzili młodzieńcy: Mój ojciec nałożył na was jarzmo, a ja dołożę do waszego jarzma. Mój ojciec karcił was biczami, ja zaś będę was karcił biczami z cierni. Król zatem nie wysłuchał ludu, a stało się tak z woli pana, aby spełniła się jego groźba, którą wypowiedział do Jeroboama, syna Nebata, przez Achiasza z Shilo. Kiedy cały Izrael zobaczył, że król go nie wysłuchał, Wtedy tak odrzekł królowi: Jakiż wspólny dział mamy z Dawidem? Wszak nie mamy dziedzictwa z synem Jessego: Do swoich namiotów Izraelu. Teraz, Dawidzie, pilnuj swego domu. I rzeczywiście Izrael poszedł do swoich namiotów, a Roboam panował tylko nad tymi Izraelitami, którzy mieszkali w miastach Judy. Gdy zaś król Roboam wysłał Adonirama, który był nadzorcą robotników pracujących przymusowo, cały Izrael obrzucił go kamieniami, tak iż umarł. Wobec tego król Roboam pośpiesznie wsiadł na Rydwan, by uciec do Jerozolimy. Tak więc Izrael odpadł od rodu Dawida po dzień dzisiejszy. Kiedy cały Izrael dowiedział się, że Jeroboam wrócił, wtedy posłali po niego, przyzywając go na zgromadzenie. Następnie ustanowili go królem nad całym Izraelem. Przy domu Dawida zostało tylko samo pokolenie Judy. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Benjamina, to jest 180 tysięcy wyborowych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona. Wówczas Pan skierował słowo do Szemajasza, męża Bożego. Powiedz królowi Judzkiemu, Roboamowi, synowi Salomona i wszystkim potomkom Judy oraz Beniaminitom, jako też pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan. Nie wyruszajcie do walki z Izraelitami, waszymi braćmi. Niech każdy wróci do swego domu, bo przeze mnie zostały zrządzone te wydarzenia. Posłuchali słowa Pańskiego i zawrócili z drogi stosownie do słowa Pańskiego. Jeroboam umocnił Sychem na górze Efraima i zamieszkał w nim, a później wyprowadził się stamtąd, gdyż umocnił Penuel. Niebawem Jeroboam pomyślał sobie tak: w tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pańskiej, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama. Dlatego po zastanowieniu się, król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy, Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu Izraela, bo lud poszedł do jednego, do Betel, a do drugiego, aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli Lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Przystąpił do ołtarza, który zbudował w Betel w 15 dniu ósmego miesiąca, co sobie wymyślił, aby ustanowić święto dla Izraelitów. Przystąpił więc do ołtarza, by złożyć ofiarę kadzielną. Rozdział osiemnasty Dziejów Apostolskich Opowiada o dalszej działalności misyjnej świętego Pawła Apostoła, szczególnie jego czas spędzony w Koryncie oraz krótką wizytę w Efezie. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował. Zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat, rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, Otrząsnął swe szaty i powiedział do nich, krew wasza na wasze głowy, ja nie jestem winien. Od tej chwili pójdę do Pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu czciciela Boga, niejakiego Tycjusza Justusa. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem. Wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest. W nocy pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im Słowo Boże przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów. Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii. A z nim pryscylla i akwila. W kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. I następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się, ale żegnając się z nimi, powiedział: Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu. Po przybyciu do Cezarei. Udał się w górę do Jerozolimy. A pozdrowiwszy tamtejszy kościół, zeszedł do Antiochii. Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę Galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską. Przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go ze sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Mesjaszem. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.